Bolesławiec, miasto bardzo mi bliskie, bo tam 55 lat temu się żeniłem, ożeniłem. Proszę Państwa, no, gdyby tak potraktować rzecz bardzo, bardzo formalnie, to tego Bolesławca, Bolca, jak mówią wszyscy młodzi, przecież ja to słyszę, że wszyscy jeżdżą do Bolca. Bardzo mi się to podoba, zresztą to jest dowcipne. No to należałoby stworzyć formę bolesławiecczanin, bolesławiecczanka. I nawet takie brzmienia widzę w słownikach. Ale ponieważ bardzo blisko tego miasta zawsze jestem i wszystko, co się tam dzieje, jest mi nomen omen też bardzo bliskie, no to też dobrze wiem, że tam wszyscy mówią bolesławianin, bolesławianka, bolesławianie. Prawda? I niech tak zostanie. A ma to uzasadnienie takie, że w czasach dawnych, proszę Państwa, to nie zawsze był Bolesławiec. To był również wariantywny Bolesław, bez tego przyrostka ec. Ten przyrostek ec, on się na dobre utrwalił dopiero po 1945 roku. Że to był też Bolesław, świadczy niemiecki substytut. Gdyby ten Bolesławiec był wyłączny, to niewątpliwie substytut niemiecki brzmiałby Bolesławic. A on brzmi Bunclau. Bunclau, albo może Bunclawic, ale on brzmi, proszę zobaczyć, Bunclau. To jest nawiązanie do tego wygłosowego af, więc Bolesław. Więc i z historyczno-morfonologicznego punktu widzenia ten bolesławianin, bolesławianka, bolesławianie nie jest głupi, jeśli mogę tak, potocznie powiedzieć. I ja bym się tutaj, no, nie przejmował tym, że w niektórych słownikach może być inna forma wskazana. Ten bolesławianin, bolesławianka, bolesławianie się przyjął i proszę Państwa, nie można i nie należy tu przeciwko niemu występować. A teraz brzmienie przymiotnikowe. Jasną jest rzeczą, że z punktu widzenia współczesnej motywacji słowotwórczej forma bolesławiecki jest lepsza, bo precyzyjniejsza. Ale ktoś, kto powie bolesławski, znów z punktu widzenia historyczno-językowego nie popełnia właściwie żadnego błędu. To było kiedyś bardzo, ale to bardzo powszechne, że przymiotniki tworzono nie od całych nazw, tylko od części rdzennej danej miejscowości. Proszę Państwa, nazwa mojego rodzinnego miasta, pochodzę z Tarnowskich Gór. No, z punktu widzenia współczesnej motywacji słowotwórczej ona też powinna brzmieć Tarnowickie Góry. Bo nawiązanie jest do starych miejsc, do starej miejscowości Tarnowice. A tymczasem proszę zobaczyć, że od tych Tarnowic stworzono, no właśnie, przymiotnik tarnowski i Tarnowskie Góry, a nie Tarnowickie Góry. Nazwisko popularne Bogucki, nawiązujące niewątpliwie do Bogucic. I proszę zobaczyć, też nie Bogucicki, tylko Bogucki. Na Puszczę Niepołomicką też mówiono kiedyś Puszcza Niepołomska. Na Ziemię Kościerzyńską też mówiono kiedyś Ziemia Kościerska. Wreszcie, proszę Państwa, jest województwo nie lublińskie, tylko województwo jest lubelskie, prawda? I przymiotnik od Lublina jest lubelski, też nawiązujący do części rdzennej. Więc ponieważ tutaj rdzeniem jest oczywiście imię Bolesław, ta forma bolesławski, ona błędna nie jest. Ona w strukturze i historii języka się mieści. Tyle, że jednak tak jak wszyscy mówią bolesławianin, bolesławianka, bolesławianie, to jednak chyba się panowie ze mną zgodzą, że chyba częstszy jest ten przymiotnik bolesławiecki niż bolesławski. I w tym sensie on jest lepszy, bo powszechny w użyciu i w dodatku cała podstawa słowotwórcza bolesławiec wchodzi do tego przymiotnika bolesławiecki. To tyle mogę o Bolesławcu i okolicy powiedzieć.